Poczujcie to mroczne echo, co brzmi w mej duszy, gdy wspominam lata, które zmieniły bieg historii i moje własne życie. Jest rok 1939. Jestem rotmistrzem. Nazywam się Witold Pilecki, ale dla tych, co znają moje raporty, jestem po prostu Witoldem. W sierpniu 1939 roku stanąłem do służby dla ojczyzny, która stanęła w obliczu zagłady. Kiedy wróg przekroczył nasze granice, ja i moi ułani z 19. Dywizji Piechoty stanęliśmy na straży wolności, a z każdym oddanym strzałem przysięgaliśmy, że Polska nie zginie. Po upadku obrony wrześniowej w obrębie zgliszcz i chaosu nie złożyłem broni. W Warszawie, która tliła się pod jarzmem okupanta, zrodziła się Tajna Armia Polska, organizacja, która stała się światłem w mroku, a ja, jako jej inspektor, przejąłem ciężar przygotowania naszej ziemi do dalszej walki. Nasze wysiłki przerwało aresztowanie przez gestapo bliskich towarzyszy. Z ich uwięzienia wyłoniła się nowa misja, która wymagała ogromnej odwagi. Auschwitz. Samo to słowo wywoływało grozę. Miejsce, gdzie człowieczeństwo było deptane z niemiecką precyzją. Zdecydowałem się tam przedostać, by z wnętrza bestii przekazać światu prawdę i zorganizować ruch oporu. Zgłosiłem się na ochotnika, choć często można się również spotkać z opinią, że w Warszawie stałem się niewygodny politycznie i w ten sposób rozkazem współpracownicy się mnie pozbyli. Zostanie złapanym przez wroga w łapance na Żoliborzu było proste, ale co nastąpiło później, przeszło najgorsze przewidywania. Auschwitz właściwie dopiero co powstało. Nie wiedzieliśmy o nim wiele, ani o warunkach, jakie tam panują. Mimo to nie traciłem ducha. W obozie z numerem 4859 na piersi zorganizowałem Związek Organizacji Wojskowej. Wśród nocy i dymu krematoriów podtrzymywałem ducha więźniów, przekazywałem informacje, przemycałem żywność i medykamenty. Wiedziałem, że każdy dzień może być ostatnim, ale wiedziałem też, że muszę wytrwać. Wiosną 1943 roku razem z dwoma towarzyszami uciekłem z tego piekła na ziemi. Przedarliśmy się przez lasy i rzeki, by dotrzeć do bezpiecznego schronienia, by znowu przyłączyć się do walki. Niezwłocznie zacząłem pracę nad planem wyzwolenia obozu, ale wysokie szeregi AK uznały operację za niemożliwą do przeprowadzenia. Byłem zrozpaczony, lecz nie poddałem się. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, byłem gotów znów walczyć. Jako zwykły strzelec dołączyłem do walki, lecz szybko awansowałem, dowodząc obroną naszej stolicy. Po upadku powstania doli niewoli niemieckiej nie uniknąłem, lecz nawet w stalagu myślami byłem przy moich rodakach. Po wojnie już w wolnej Europie spotkałem generałów, moich dawnych braci w broni. Choć mogłem zostać, powróciłem do Polski, która wciąż pachniała prochem i bólem. Wiedziałem, że walka nie skończyła się z ostatnią salwą. Komunistyczna bezpieka patrzyła na każdy mój krok, ale ja, witając się z nimi, w cieniu kontynuowałem pracę, gromadząc informacje i tworząc nową sieć konspiracyjną. Niestety, w maju 1947 roku moja misja dobiegła końca. Zdradzony, schwytany i poddany brutalnym torturom, stanąłem przed sądem, który był tylko teatrem dla zaplanowanej już egzekucji. Odmówiono mi sprawiedliwości, jak odmówiono jej mojej ukochanej Polsce. Wyrok śmierci, wykonany w mrocznych piwnicach więzienia Mokotów, był dla mnie wybawieniem od bólu, lecz nie od odpowiedzialności, którą wciąż czuję. Dziś, gdy spoglądam na te wspomnienia, pragnę, aby były nie tylko kroniką moich cierpień, ale testamentem odwagi, której Polska nigdy nie straciła. Niech moja historia będzie przestrogą, że walka o wolność nigdy się nie kończy, a historia zawsze znajdzie tych, którzy odważą się stawić jej czoła. Niechaj moja opowieść, choć przesiąknięta bólem i cierpieniem, będzie też przypomnieniem o tym, że nawet w najciemniejszych godzinach można znaleźć światło nadziei.